Siema, z tej strony Michael i zapraszam Was na dopowiedź szóstej kolejki. Zaczynamy w Ostrowie, gdzie przyjedzie Motor Lublin, pierwszy bieg o 18, a transmisja w Eleven Sports 1. W składzie gospodarzy Oliver Berson, Tomasz Gapiński, Grzegorz Walasek, który nie wystąpi w tym spotkaniu z powodu kontuzji, złamany obojczyk, pod dwunastką Błażykowski, dalej Holder, Krawczyk i Szostak. A w składzie gości Mikkelsen, Bowes, Hampel, Drabik, ZZK, Lampard, Cierniak i pod ósemkę powinien już wrócić Dominik Kubera. Myślę, że to spotkanie wygra Motor Lublin 53-37. Drugi piątkowy mecz, czyli Włókniarz Częstochowa i GKM Grudziądz, pierwszy bieg o 20:30, a transmisja w Eleven Sports 1. W składzie Włókniarza znaleźli się Leon Madsen, Bartosz Smektała, Kacper Woryna, Jonas Jeppesen, Fredrik Lindgren, Mateusz Świdnicki oraz Jakub Miśkowiak. A w składzie Grudziądza pod jedynką Niki Pedersen, który nie wystąpi w tym spotkaniu, potężna kraksa w lidze duńskiej. Niki ma złamane żebra i przebite płuco. Życzymy oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. A pod numerem drugim Kasprzak, trójka Jakobsen, czwórka Przemysław Pawlicki, piątka zawodnik zastępowany, szóstka Kasper Pludra, siódemka Kasper Łobodziński i pod ósemką będzie Norbert Krakowiak, który będzie zastępował Nikiego Pedersena moim zdaniem przez cały mecz. No i GKM Grudziądz na pewno odczuje brak Nikiego Pedersena i stawiam tutaj na zwycięstwo Włókniarza Częstochowy 58-32. A teraz niedziela, którą zaczynamy w Lesznie, przyjedzie tam Apator Toruń, pierwszy bieg o 16:30, a transmisja w Kanał Plus Sport 5. W składzie leszczyńskich byków znaleźli się Doyle, Kołodziej, Belego, Lincy, Piotr Pawlicki, Damian Ratajczak i Hubert Jabłoński. A w składzie toruńskich aniołów Przedpełski, Jack Holder, Patryk Dudek, zawodnik zastępowany, Lambert, Lewandowski i Zieliński. To spotkanie powinno być bardzo ciekawe, typuję tutaj zwycięstwo Unii Leszno 49-41. No i ostatnie spotkanie tej kolejki, czyli Sparta Wrocław kontra Stal Gorzów, pierwszy bieg o 19:15, a transmisja w Kanał Plus Sport 5. Skład Sparty Wrocław, ZZK, Panicz, Wofinden, Czugunow, Janowski, Kowalski, Cużytek, pod 16 będzie Dan Biuli. A w Stali Gorzów pod jedynką Woźniak, który wraca po kontuzji, dwójka Thompson, trójka Waculik, dalej Hansen, Zmarzlik, Bartkowak i Stojanowski. Uważam, że to spotkanie będzie bardzo emocjonujące i stawiam na zwycięstwo Sparty Wrocław 48-42. W tej zapowiedzi to już wszystko, zapraszam do opisu, zapraszam również do typowania w komentarzach. Dziękuję za oglądanie, cześć!